Cześć kochani, to ja Londyneczka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj book haul, bo wydawało mi się, że nie mam dużo książek, a jak się popatrzyłam na swoją półkę z nowościami, z tymi nieprzeczytanymi książkami, to okazało się być ich całkiem sporo, około 20 lekko. Zatem zostańcie ze mną, sporo nowych książek. Ja zupełnie nie wiem, jak to się dzieje, że te książki tak do mnie przybywają. Skąd? Gdzie? Jak? W ogóle jeszcze kilka tytułów czeka na mnie w Polsce, które przyszły wydawnictwa Filia i wydawnictwa RM. Zatem Wam pokażę, wrzucę Wam później zdjęcia. A to, co mam na miejscu. Mam dwie książki od wydawnictwa Rebis z tej serii Science Fiction. Pierwsza to Poczwarki Johna Wyndhama i Żelazny Sen Normana Spinrada. Wiecie, nie wiem, o czym one są. To jest klasyka science fiction, to są raczej, wiecie, takie ciężkie książki w odbiorze. Ta, z tego co wiem, ma nawiązywać gdzieś jakoś do Hitlera. Zobaczymy. Wydaje mi się, że szybciej się zabiorę za Poczwarki, ale daję Wam znać, że są kolejne nowości w tej serii. Dostałam też książkę, która mnie bardzo cieszy, bo to dla mnie taki powrót do przeszłości. Biologia, opowieść o życiu. Pokazywałam Wam ją już na moim Instagramie, na storieskach. To jest w ogóle bardzo pięknie wydana książka, gdzie wszystkie rozdziały są kolorowo oznaczane, że łatwo po niej wędrować. Jest dużo takich rysunków przekrojowych, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, o czym jest. Książka jest napisana przez profesora i co my tutaj dokładnie mamy, o czym ona stanowi, już Wam mówię. Ewolucja, płeć, energia, bakterie, eukarioty, zwierzęta, kręgowce, rośliny, ekologia. Więc fajna taka książka, wiecie. Wydaje mi się, że nie za bardzo do czytania od deski do deski, ale tak co jakiś czas do sięgnięcia po jakiś konkretny rozdział, do poznania jakichś ciekawostek, tudzież utrwalenia sobie wiedzy, może już nieco zapomnianej, to jak najbardziej przyjemne opracowanie i wydaje mi się, że też fajny prezent dla uczniów szkół średnich, studentów, dla osób generalnie zainteresowanych biologią. Dostałam też super ekstra fajny prezent od wydawnictwa Rebis, też już jakiś czas temu. Pokazywałam Wam te książki w którymś z odcinków, ale no nie był on dedykowany, nie był to dedykowany book haul, zatem dzisiaj postanowiłam Wam pokazać je jeszcze raz. Bo wychodziła nowa książka Grahama Mastertona, to jest akurat zbiór opowiadań i jedno jest autorstwa Dawn Harris, Dni śmiertelnego strachu. I w związku z tym, że wyszedł ten zbiór opowiadań, który jest przeznaczony dla dorosłego czytelnika, dostałam też prezent, bo w tej samej serii graficznej zostały wydane inne książki Mastertona, więc wydaje mi się, że to będzie takie fajne do zostawienia sobie właśnie na jesień. I na takie już w pełni jesienne dni do czytania, bo to wiecie, jest groza, ale taka groza z przymrużeniem oka. I ja mam książkę Wyklęty, mam książkę Wojownicy Nocy, dalej jest Kostnica, jest Tengu i jest Dziedzictwo. Jeżeli czytaliście Mastertona, jesteście specjalistami z dziedziny jego literatury, dajcie koniecznie znać, od czego powinnam zacząć, bo no ja jakby nie mam pojęcia. Ja wiem, jak pisze Masterton, wiem, co pisze, ale no nie miałam jeszcze przyjemności czytać, a teraz mam super okazję. Czy od razu się zabierać za te najnowsze opowiadania, czy lepiej sięgnąć po którąś z tych poprzednich? Dajcie mi koniecznie znać. Dostałam też od wydawnictwa Rebis Przyczynę zgonu Robina Cooka, czyli jego najnowszy kryminał, thriller medyczny. U Cooka zawsze dużo się dzieje. Z przyjemnością potem książkę sięgnę też tak jesiennie i w ogóle to, co mi się bardzo podoba, że przynajmniej ta książka jest wydana na takim, znaczy okładka jest na takim matowym, ale śliskim papierze, trochę jak swego czasu literatura amerykańska miała to do siebie, że właśnie była wydawana w ten sposób i ta książka jest taka bardziej fluffy, wiecie, o co mi chodzi, że po prostu łatwo się ją otwiera i jest taka wygodna i
lekka. Ja wydawnictwu serdecznie dziękuję za tyle prezentów, bo naprawdę sporo się tego nazbierało. Nazbierało mi się też, moi drodzy, kilka książek po angielsku i chciałabym wam je pokazać, bo część z nich już jest lub też za chwilę będzie na polskim rynku. Może już coś czytaliście, polecicie mi, od czego warto zacząć, na czym się skupić, może której z tych książek chcielibyście usłyszeć recenzję, to bardzo was proszę, żebyście dali znać. I pierwsza to jest książka The Henna Wars, czyli Wojny Hennowe. To jest generalnie middle grade chyba, wiecie, taka literatura dla młodszej młodzieży, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest książka z wątkiem LGBT na pewno, ale też z takim problemem poniżenia na tle rasowym. Jestem ciekawa, z chęcią się tej książce przyjrzę. Ja ją dorwałam w ogóle na lumpku, zupełnie nówka nieśmigana, więc jak ją zobaczyłam za funta 50 chyba, to brałam od razu. Mówię, w końcu to przeczytam, bo jakby mam ją w planach już od bardzo dawna, a jakoś nie wpadła w moje ręce i teraz wreszcie ją mam. Dorwałam też nówkę nieśmiganą. Breast and Necks, Mieko Kawakami, czyli Piersi Jajeczka. To już było wydane w Polsce. Literatura azjatycka. Ja w ogóle jestem zdziwiona, że to jest na tyle grube opracowanie, opracowanie książka, bo mi się wydawało, że wiecie, jak literatura azjatycka, to wszystko zawsze jest takie cieniuteńkie, a tu jest i drobny druk, zatem trzeba się temu przyjrzeć i zobaczymy, jak będzie mi szło. Jeżeli czytaliście już coś tej autorki, bo wiem, że więcej tytułów już jest na polskim rynku, to też dajcie znać, jak wam się podoba. Mam też, z tego co wiem, to też jest chyba literatura dziecięca, Winschwab i Galant. Ja z Winschwab to mam takie love-hate relationship, to jest bardzo taki ambiwalentny stosunek, ale wiecie, tak złapałam ją znowu w lumpku, że ona jest tak całkiem ładnie wydana i doszłam do wniosku, że ja się temu przyjrzę, dam jeszcze szansę tej Wiktorii Schwab i zobaczymy, czy to rzeczywiście nie jest literatura dla mnie, czy może coś mi w końcu podpasuje, ładne wydanie w sztywnych oprawach, więc będę sprawdzać i wydaje mi się, że to też będzie coś takiego jesiennego, lekko mrocznego. Dalej mam Mardo. To też już było wydane w Polsce, jakoś chyba na początku lata. I to jest zbiór zagadek kryminalnych. Dokładnie jest rozwiąż 100, tam mnóstwo przymiotników, zagadek morderstwa i układanek logicznych. Także ja się z ochotą przyjrzę, ja lubię takie rzeczy, tylko jakby też muszę mieć na to humor, ale cieszę się, że mam i pewnie podejrzewam, że to już było któreś wznowienie, bo tych książek w ogóle z tej serii na rynku brytyjskim też już jest 3 co najmniej, jak nie więcej, więc no, seria cieszy się dużą popularnością. Mam też coś, wychodzi na polskim rynku dokładnie pod koniec września. Postaram się wam znaleźć tytuł, czy to jest po prostu przetłumaczone jako dobry materiał, bo Good Material Dolly Alderton to oryginalny tytuł. Książka jest niezwykle popularna w Wielkiej Brytanii. Teraz już wyszło wydanie w miękkiej oprawie, ja jeszcze złapałam w sztywnej. To jest literatura współczesna, obyczajowa i mam nadzieję, że się będę dobrze bawiła. Wiecie, tutaj z opisów jest sporo takich, wynika z tego, że to jest po prostu bardzo zabawna książka i mam nadzieję, że taka będzie. I też mam coś, co kupiłam sobie na Vinted, bo wydaje mi się, że ta książka będzie mi się podobać, ale nie jestem do tego przekonana. Zatem stwierdziłam, że nie chcę mi się wydawać, wiecie, kasy na pełną cenę i kupiłam ją na Vinted za jakieś grosze. Opisana jako bardzo dobra, a wiecie, no z bardzo dobrą ma niewiele wspólnego.
bo jest powycierana obwoluta, no ale trudno, tak jakby treść się liczy. The Ministry of Time, czyli Ministerstwo Czasu, i to jest podobno książka z romansem, ale takim romansem podróżników w czasie, więc nie wiem, czy to będzie coś podobnego może do Żony podróżnika w czasie. Fajnie by było i mam nadzieję już za chwilę, za momencik tę książkę czytać, bo wydaje mi się, że i mam taką nadzieję, że będzie mi się bardzo podobała. Jest też przyjemnie wydrukowana, jest dużo światła na stronie, zatem to się będzie zwyczajnie dobrze czytało, więc mam jeszcze to. Mam też książkę naszej YouTube'owej koleżanki Agaci. Nie jej książka, ale jej tłumaczenie. Ukazała się już na polskim rynku, wstawię wam też polską okładkę. Ja mam oryginał Woman Eating, Claire Coda. To jest literatura azjatycka chyba, znaczy taka, wiecie, mieszanego pochodzenia jest autorka, o ile mi się wydaje, ale książka w oryginale była chyba napisana po angielsku. Także to nie było jakby tłumaczenie takie podwójne, tylko z oryginału Agacia tłumaczyła. I teraz powiedzcie, czy powinnam czytać wersję oryginalną, czy raczej tłumaczenie, które też już jest na Legimi. Dajcie znać, co byście woleli. I mam jeszcze też trzy książki, które też już, przynajmniej ta jest bardzo długo w Polsce. If Cats Disappeared from the World, czyli Gdyby ze świata zniknęły koty, znowu literatura azjatycka. Ta książka zbierała bardzo różne opinie, ale mi się wydaje, że ona się, mi się spodoba, no bo facet chyba, żeby mieć, żeby przedłużyć swoje życie, musi decydować o tym, jakie kolejne rzeczy będą znikały ze świata, i chyba tak długo w cudzysłowie znika te rzeczy, aż chyba zostaną tylko koty, no nie wiem, mogę coś tam zmieniać, no ale zobaczę. I tak, mam najnowszą książkę Ann Patchett, czyli Tom Lake. Wiem, że jest audiobook czytany przez Mary Streep dostępny na BookBeatie i teraz nie wiem, czy ja mam słuchać tego audiobooka, no bo Mary Streep to jakby klasa sama w sobie, czy czytać książkę, a może sobie trochę podzielę, trochę tak, trochę tak. Znowu jest ten problem, że książka ma bardzo drobny druk, więc możliwe, że skuszę się na audio. I mam też Mayflies Andrew O'Hagan, to też już jest długo w Polsce, też wam rzucę polską okładkę. To też jest taka literatura o dorastaniu, o wchodzeniu w dorosłość i o przyjaźni, z tego co wiem. I jeszcze co czeka na mnie w Polsce. Czeka na mnie najnowsza powieść Joanny Tekieli, czyli Niebieski ogród z wydawnictwa Filia. Ja wam powiem, że ja nigdy nie czytałam niczego Joanny Tekieli, a jak patrzę po osobach, które obserwuję na Instagramie, to jakby widać, że jej literatura jest bardzo popularna, więc teraz będę miała okazję sprawdzić i mam nadzieję, że mi się spodoba. Dalej dostałam od wydawnictwa RM książki, przede wszystkim reportaż Zaginieni, historia ludzi, którzy przepadli bez śladu. To już czytałam i powiem wam, że warto. Jakby mam wrażenie, że teraz ten temat osób zaginionych w literaturze zrobił się popularny i dobrze, bo jakby budzenie świadomości w tym temacie jest bardzo ważne i też otwiera nam oczy na wiele problemów. Dostałam też książkę O mężczyźnie, który widział dźwięki. Tu już sam tytuł jest taki, że ja to muszę przeczytać, bo jakby samo zjawisko jest niesamowicie ciekawe. I dostałam też dwie książki dla małych dzieci. Moje emocje, jak pokonać złość i smutek. To jest jakiś zeszyt ćwiczeń. Jako wiecie, nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, to jest dla mnie zwyczajnie ciekawa pozycja. I mam też książkę Poznaję świat z małym księciem. Przeznaczenie dla wieku od 5 do 7 lat. Też jestem ciekawa, chcę sprawdzić, co to. Od wydawnictwa Frajda dostałam też kolejnego Myszonka i bardzo się z tego cieszę, i Myszonka też będę czytać, i za przesyłkę bardzo dziękuję. Dajcie mi koniecznie znać, co się znalazło nowego na waszych półkach, od czego ja powinnam zacząć i o czym chcielibyście posłuchać. I to by było na tyle. Kochani, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
I nie zapomnijcie, kciuki w górę, komentujcie i subskrybujcie mój kanał.